Wszyscy ludzie marzą, ale nie w ten sam sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. To moje dzieło. Ręce do góry. Dobrze się bawisz, Kater? No, boki zrywam. Ciepłe powitanie. Są czyści. Najmocniej przepraszam. Ostrożności nigdy za wiele. Pan Talbot, jak rozumiem. Panie Sullivan i panie Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw zobaczmy pieniądze. Kater. Oto one. Proszę pokazać. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Srebro. XVI wiek, styl elżbietański, wyryte motto Sir Francisa Drake'a. Cóż, wygląda na oryginalny. Oczywiście, że tak. Proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli? Czy to ważne? Mój klient będzie zadowolony. Hej, momencik. Sali, to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Co ty u licha kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać. Jaja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty, powiedz swojemu klientowi, że skrewiłeś. Chodź, Nate, zwijamy się. Przeceniacie, panowie, swoje możliwości. Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Póki jeszcze możecie. Rób, co pan mówi, synku. Jesteś złodziejem. No proszę, i kto to mówi? Chodź. Och, na co cię stać? On jest mój! Kryj się ze mną, chodź tu! Ty gnido! Dawaj, dalej, nie śpimy! Dobra, wystarczy, stary! Dobra,
Pomogli mu! Kiepski mamy z dziadu! Brać go! Ej, wylałeś mi drinka! Dobra, chłopaki, wystarczy już. Impreza zamknięta, czy można gościć? Zapraszam. Zdjąć ich! To wszystko, co potrafisz? Co ty sobie wyobrażasz? Stary, co za rozruba. No, zasiądź. O, stary. Okropność. Chodź. Nie, daj mi tylko chwilę. Zaraz zatańczymy. Dobra. Gotów na ciąg dalszy. Nie jest? Tylko duma ucierpiała. Przyda im się przepychaczka. Chodź. Idziemy, Nate. Tędy. Wyjdziemy od tyłu. Zatrzymać ich! Mam tego starucha! Idziemy, młody? Tak. Idziemy. Ups. O cholera. No chodź tutaj. Mocny tylko w gębie, cwaniak. Ej, wystarczy. Prawda, dziadku? Nie? Leżeć. Witaj, Wiktorze. Kate. Widzę, że zamieszkałeś w Rynsztoku ze swoim podopiecznym. Masz bardzo dziwne upodobania, jak na swój wiek. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz. Pyska, ty z ciebie gówniarz. Nie znasz strachu. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie, ciebie to podnieca. Prawda? Oszukasz śmierć. Czy nie? Nie.
Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Oddawaj to. Cutter! Boże, drogi. Zamknij się! Ty głupcze! Nie ma za co, wasza wysokość. Pani Marlow, proszę wsiadać do samochodu. No nie, chyba nie żałujecie tych dupków. Co? Dobra, jedziemy. A, nie, to też nie. Nie tutaj. Nie tutaj. Może na górze. Musi być w jednej z gablot. Museo cierra en 15 minutos. Chwila, tu jest. Ha, nie, to też nie. Nie, to też nie.
Sri, ratita callejera. Suéltame. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. ¡Pendejo! Muszę go dogonić. O, tam jest. Mátano verde para toda la vecindad. Ey, eso es para los patacones, ¿no? Oh, to może się poczęstuje. Vete de aquí, limonero. Ta, i tak by zgniły. I gdzie polazł? Co on wyprawia? Niech to zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Się ruszyć? Tylko, że czeka na mnie moja pani. Wiesz, jak jest. Aquí lo tiene. Aha. Proszę, bilet. Gracias. Adios, amigo. Okej. Muszę zwinąć ten portfel. Cholera, nie mogę tędy iść.
przechodzi przez budynek. Chyba zobaczę go z dachu. Niech to. Nie chcę tam iść. Empanadas, quiero una empanada. Guarepa, ¿qué quieres? Muszę jakoś buchnąć ten portfel. Okej. Trzymam go w kieszeni. Mam jedną szansę. Chyba mamy trochę wolnego czasu. Mam pomysł. Tu niedaleko jest fajna knajpka. Cholera! Suéltame, viejo! Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj mnie! A, tak sądziłem. Tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku. Nie mów tak do mnie. Rodzice na pewno się martwią. Nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Hej, nie mów tak do mnie. Tylko brakuje ci techniki. Dokładnie widać, co robisz. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. Co? Mój portfel. Dobra. W takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo. Tylko pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po zaułkach za dziećmi. Nie? Niezłe z ciebie, ziółko, naprawdę. Po prostu umiem o siebie zadbać. A poza tym, sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Huh? Racja. Młody. Portfel. Próbowałem. No jasne. Dokładnie widać, co robię, tak? Dobra. Muzeum zamknięte. Szczęście. Okej. Okay.
Niech to dzieciaku. A kogoż to mamy, Wiktorze? Smarkatego szczeniaka, który zwinął ci portfel. Dalej, chłopcze, nie masz szans. Oddaj go. A teraz pierścień. Pierścień? Katrin! Za kogo ty się masz, szczeniaku? Jesteś tylko parszywym żebrakiem. Nikim więcej. Nie godzi się, żebyś dotykał tych przedmiotów. Co ty wyprawiasz do licha? To przecież dzieciak! Łapać go! Zatrzymać go! O cholera! Ma pierścień! Wyważyć drzwi! O Boże! Biegnie na dach! Łapcie go! Zamknięte! Wyważ je! Szybciej! Puszczaj! Jasna cholera! Niech to! Co to za goście? Chodź tutaj, malutki! Przepraszam, idzie się! Bardzo przepraszam! Co my tu mamy? Ups! Nic ci nie jest? Co się tak trzęsiesz? Po prostu zamknij oczy. Nie będzie bolało. W porządku, mały?
Spokojnie, mały. Tu jest bezpiecznie. Wsuwaj. Twój wybór, skoro nie chcesz. Czego chcesz ode mnie? Odrobiny wdzięczności? Właśnie ocaliłem ci skórę, nie? Dzięki. A co ty z tego masz? No bo... jesteś oszustem. Na pewno masz plan. Niezłe z ciebie ziółko. Skąd się w ogóle wziąłeś? Przepraszam pana. Bez obrazy. Ale my się nie znamy. Da się to naprawić. Victor Sullivan. Wiesz, w tym miejscu powinieneś się przedstawić. Dobra. A co jest takiego wyjątkowego w tym pierścieniu? Należy do mojej rodziny. Ja tylko go odebrałem. Z Heda po samym Francisie Drake'u. Właśnie. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, mały, ale Drake nie miał spadkobierców. Żadnych dzieci. Cóż, z żoną w Anglii rzeczywiście nie. Słuszna uwaga. Pokaż mi go. Przestań, mały. Gdybym chciał ci go zabrać, już dawno bym to zrobił. Dziękuję. Co tu jest? Parvis em... Sic parvis magna. To znaczy wielkość od skromnych początków. To jego motto. Tak? No tak. Królowa Elżbieta dała go Drake'owi w 1581, gdy wrócił do Anglii po opłynięciu ziemi i pasowała go na rycerza. Na ulicy się tego nie nauczyłeś. Skąd taki dzieciak zna łacinę? Zakonnice na to nalegały. A, szkoła z internatem? Nie powiedziałbym. No dobrze. Powiedz, o co właściwie chodziło z tym pierścieniem i astrolabium? To ty mi powiedz. Ty dla nich pracujesz. Słuchaj no. Klient chce coś mieć. Ja to zdobywam. On mi płaci. Nie zadaje żadnych pytań. To tylko praca. Chyba nieźle się znacie. No, trochę. Tak czy siak, myślę, że mnie wylała. Dobra, słuchaj. Po pierwsze, to nie jest astrolabium. To urządzenie dekodujące. Zobacz. Płynąc wokół świata, Drake odwiedził wschodnie Indie, ale twierdził, że potrzebował pół roku, by dotrzeć stąd, tutaj. Tak, no i? I to nie ma sensu. Był na to zbyt dobrym żeglarzem. Wystarczyłby mu miesiąc, nie więcej. Coś ukrywał. Wielki sekret. Jak wielki? Tak wielki jak tajna misja królowej. Albo tak wielki jak nieodnaleziony skarb wart miliony. Wielki. Wielki. Ogromny. A ten deszyfrator ma z tym coś wspólnego? Ręczę za to własną głową. A, świetnie. I ma go nasza Marlowe. Na nic się jej nie zda. Bez klucza. A, czyli sytuacja patowa. Póki co. Wciąż mi nie powiedziałeś, jak się nazywasz. A ty nie powiedziałeś, czego ode mnie chcesz. No dobra. Słuchaj. Masz talent, ale musisz się wiele nauczyć. Trzymaj się mnie, a pokażę ci parę sztuczek. Dzięki, ale nieźle sobie radzę samemu. Co? Jak widać. Może spróbujemy jeszcze raz? Dla moich przyjaciół jestem Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, tak? No dobra. Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. No i pojechali.
I jak tam? O, Jezu. Myślałem, że założysz tłumik. Sali, nie zbudowałbym dramaturgii. Jasne. Chodźmy. Czuję, że zaraz zlecą się tu gliny. Zwijajmy się. Parę ciosów mogłeś zamarkować. Tylko parę razy cię musnąłem. Pociągnąłeś mi z bani. Dobra, dobra. Trochę mnie poniosło, sorry. Tak. Ale sam mówiłeś, że ma być realistycznie. Lepiej go nie wkurzaj. Słuchaj, skarbeńku, jadą w twoją stronę. Nie zgub ich. No to połknęli haczyk. Jak myślisz, kiedy skumają, że mają fałszywkę? Mam to gdzieś. W końcu ich wykurzyliśmy. Znajdźmy dziurę, w której się chowają. Wiesz, że wszystko, co powiesz, brzmi zbrośnie. Serio? Idziemy. Pospiesz się, Nate! Cholera, co za syf! Tędy! Co? Dalej. Serio? Dalej, Charlie, na co czekamy? Dobra, dobra, spokojnie. Zaraz będzie po krzyku, zaraz będzie po krzyku, zaraz będzie po krzyku. A, tak jest. Oj. No, mogło być gorzej. Co z tobą do cholery? A wszystko w porządku. Nie da się. Czekaj, przejdziemy tędy. O, jasne, jasne. Przydałby się jakiś myśl. O, to jest myśl. Mur jest za wysoki. Przesuńmy przyczepkę tam. Jasne. A stary, weź się spręż wreszcie, czas leci. Ja. Super, dzięki za pomoc. Dalej, ruszcie te leniwe zady. Dobra, chyba jest czysto. Musisz bardziej uważać na główkę. Dobry wieczór. Cześć, skarbie. Widzę, że w piekle was nie chcieli. Koronkowa akcja, Chloe. Poszło jak spłatka. Jakiś ty dzisiaj cichy, co cię gryzie? No cóż, wydaje mi się, że Charlie za bardzo wczuł się w rolę. Jasne, jasne. Jeszcze mi w uszach dzwoni. Daj spokój. To echo, bo masz pusto w głowie. Widzę, że ominęła mnie zabawa. Tak, to było całkiem oczyszczające przeżycie. Bardzo śmieszne. Gładko poszło? Tak, jak po maśle. Nie zauważyli, że ich śledzisz? Na pewno nie. No, to gdzie się schowała królowa matka? W tamtym garażu, z zieloną bramą. Wjechali już dawno temu, ale nic się nie działo. Dalej tam są? Tak. Cały czas ich obserwowałam. Nikt nie wchodził, ani nie wyłaził. Naprawdę musimy je brać? Po co? Przecież się nas nie spodziewają. Nie lekceważ tych gości, oni nie żartują. Zakradniemy się, a potem zwiniemy. Spokojnie. Tak, ale jeśli coś będzie nie tak, najpierw strzelaj, a potem się zastanawia, jasne? Ależ mnie kusiło, żeby po prostu zabrać walizkę i wyjść. Nie umiesz zachować kamiennej twarzy. To drobiazg w porównaniu z tym, co mamy, serio. A w moim wieku to chyba lepszy wróbel w garści. Fu. I co, nie mówiłem? No nie. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Cisza, spokój. Czy oni wciąż tam są? No, chyba nie będziemy wywalać drzwi, żeby sprawdzić. Nie ma co stać bezczynnie i marnować czas. Znajdę wejście i sprawdzę to. Zostańcie tutaj. Mam. Chyba utrzyma twoją wagę. Przepraszam.
Niech to szlak. Cholera. Pusto? Zaraz, gdzie się podział? Pusto? Zaraz, gdzie się podział? Gdzie oni zniknęli? To nie ma sensu. Weź mi pomóż. Już trzymam. Widzicie tu samochód? Bo mi się nie rzucił w oczy. To niemożliwe. Cholera. Pewno dobry garaż? Tak, z zieloną bramą, na pewno. Nate, nie ma co tu tracić czasu. Podoba mi się ta cholerna walizka. Czekaj, przecież nie mogli zniknąć jak sen, tak? Musi być jakieś wyjaśnienie. Porozglądajmy się chwilę. Musieli to być. Wciąż coś spalimy. Ślady opon. Jeszcze mokre od deszczu. Samochód skręcił tutaj. Stary, to ty jesteś mózgowiec. Czego nam brakuje? Patrzcie na to! To jakiś mechanizm. No, być może. Cztery opony, cztery punkty styczności. Sally, stań tam, dobrze? Słuchajcie, ty tu, ty tam. Wszyscy na trzy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. No i? To musi być to. Czekaj. Chodzi o światła. Sally, poświeć na ścianę. Tak jak reflektorem. Przepraszam, abrakadabra. Nate, wiesz, dokąd on może prowadzić? Nie, ale zaraz się przekonamy. Poszukamy wozu, a ty wracaj do vana. Będziemy w kontakcie. Dam znać, jak dojdziemy do celu, dobra? Jeśli nie zabłądzimy. Bądź gotowa na wszystko. Może nam się śpieszyć. Jasne. Chloe to najlepszy kierowca w branży. Coś słyszałem. Kto u licha jeździ autem w podziemiach? Przebili się prosto do starych tuneli serwisowych. Ej, tutaj! Zamknięte. Nie na długo. Chyba uda się tędy przycisnąć. Prowadź, Magda. Stawaj, Magda. Możemy nieco zagęścić ruchy? W
Wszystko w porządku? Tak. Wiesz przecież, że nie przepadam za taką ciasnotą. Nie zatrzymuj się. Dzięki Bogu. Jaki znowu MacDuff? Jak można być takim ignorantem? Są tutaj! No dobra robota, stary. Dzięki. Dobra, tunel jest pod nami. Przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze. Długa droga na dno. Ostrożnie, ślisko. Jest ich więcej. Padnij. Kryj się. Co to? Mogło nam pójść lepiej. Hej, tam jest przejście. Uwaga, leci! Dobra robota, stary. Tam jest chyba jakaś brama. Ciepka pomocy? Jasna sprawa. Dobra, gotowy? Ciągnij. Dobra, Charlie, chodź. Znowu ten tunel. Za głęboko na skok, poskręcamy karki. No to na dół. Dokąd teraz idziecie? Co u licha? Charlie, co to za jedni do cholery? Nie wiem, stary, ale kimkolwiek są, są pokręceni. Spójrz na okucia. Wiktoriańskie albo jeszcze starsze. To rdzenie już ze 100 lat. Może przejdziemy tędy. Nigdy tego nie ruszy. Nie sądzę. Poczekaj. Tam jest przeciwwaga. Chyba się zacięło. Trzeba się wspiąć i sprawdzić, czy da się ruszyć odważnik. Dobry pomysł. Zgadnij kto. Cholera.
Dobra, tyle starczy. Jazda! Chyba, że jazda. Nie śpiesz się. Dobra. Dobre oko. Hej, to a, dzięki za krycie. Dobra, od teraz koniec ze strzelaniem. Ręce do góry! Słuchaj, słuchaj stary, chyba źle skręciliśmy. O, to jest King's Cross? Nie ruszać się. Dobra robota, stary. Oj, chłopak. Co to za miejsce u licha? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Rodzaj peronu, czy co? Tak, tak, ale ma chyba ze 200 lat. Jezu, a już myślałem, że widziałem wszystko. Cii, cofnij się! Trzeba ich zdjąć po cichu. Dobra robota, chłopcy. Musieli tędy przejść. Będzie jeszcze dziwniej. Co za elewacja! Epoka Tudorów. XVI wiek. Tędy. Po cichu, Nate. Nie, nie, no poważnie. Co to za goście? Przestań się głupio tłumaczyć. Powinieneś był wiedzieć, co z niego za człowiek. Wiem, ale tak jakoś wyszło, że... To nie był zbieg okoliczności, niezdaro. Twój błąd mógł nas bardzo drogo kosztować. Poszukiwania trwały 400 lat. Dzisiaj wyjaśni się. Tajemnica Drake'a. Co to ma być? Nie rozumiem. To podróbka. Co? Nie, niemożliwe. Sprawdzałem własnoręcznie. To nie ten pierścień. Doprawdy. Miałem go w rękach. Widziałem, jak zakłada go na szyję. To bez sensu. Oszukano nas. Kater. Aha. Dobrze, wy dwaj staniecie na warcie. Ktoś mógł nas śledzić. Wy za mną. Znaleźć ich i odzyskać pierścień. Wasza sprawa, jak to zrobicie.
Niezłą kwaterę sobie tu urządzili. Rozejrzyj się. Nate, nie pajacuj. Mamy mało czasu. Tak. Co ty? Boże, wiesz co to jest? Książka, stary. To biblioteka, mają ich tu sporo. No to nie jest byle książka, Mondralo. Należała do Lawrence'a. Lawrence'a z Arabii. Tak. Wiem, o kim mowa. Nadano to z Dorset w dniu jego wypadku na motorze. 13 maja 1935. Zabili go, jak tylko go dorwali. Oni? Tak, oni. Oni, kimkolwiek oni są. Co za stek bzdur. To był wypadek. Świadkowie widzieli, jak czarne auto spycha go z drogi. Panowie. Czyli co, to wielki spisek? Być może. Nate! Co? Przecież na to czekałeś 20 lat. Rację. Dobra. Jedziemy. L. O. H. D. N. No i co? Test. Long hidden. Co? Nie uciszaj mnie! Dawno ukryte, żartujesz? Bez obrazy, ale twój przodek był dupkiem. Zamkniecie się, to anagram. Golden Hind. Golden Hind! Okręt Drake'a. Tak. Wskazówka. Dotyczy czegoś, co jest tutaj. Rozejrzyjmy się. Robi się ciekawie. Czego my w ogóle szukamy? Złotej łani. Albo modelu, albo i obrazu. Ale dlaczego miałby tu być? Musi tu gdzieś być. Jak dla mnie może być i w Buckland Abbey. Gdzie? Buckland Abbey. Nigdy tam nie byłeś. Idziemy. To krzesło zrobiono z drewna ze statku. Może ją tu ukryto? Możliwe, ale nie sądzę. Nie. Musi tu gdzieś być. Znalazłem. Gdzie? Na górze. Galion z okrętu Drake'a. Pułapka! Są tutaj, Krisie! Kończą się nam naboje. Bierz ich broń!